stał cyrk? O, tutaj, w tym miejscu, tu jest wygnieciona trawa. Tutaj? Tak. No ciężko mi o tym wspominać. Jak miała być rozrywka, był ból i strach. Przyjazd cyrku do Stopnicy ucieszył przede wszystkim dzieci. Na łące tuż obok rynku stanął namiot, wokół którego zaczęli się gromadzić goście. Artyści zapowiedzieli występ na 17:30. Gdzie dokładnie stała arena cyrkowa? No tutaj. Tutaj, w tym miejscu. Wybrałyśmy się z koleżanką i z dziećmi. Miało być miłe popołudnie, a skończyło się dramatycznie. Przez takie bagno żeśmy przechodzili, żeby się dostać do kasy. Było podeszczowo, było błoto, no dzieci trzeba było przenosić przez to. Byłam z dwoma synami. Z 13-letnim Filipem i z 10-letnim Kubą. Kupiłyśmy watę cukrową, kupiłyśmy popcorn, wybrałyśmy miejsca. Namiot cyrkowy zapełniła grupa około 70 osób. Widzowie z niecierpliwością czekali na zapowiadane atrakcje. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem rewi doszło do groźnego wypadku. Trybuna wraz z widzami niespodziewanie runęła. Okulary którego z Państwa jest? Zauważyłyśmy, że podłoga zaczyna się ruszać i to były sekundy. Dzieci myślały, że się zaczyna przedstawienie i że to... Atrakcja. Się... Tak. Wszystko spadło, deski zaczęły się przewracać. To było dziecko? No dziecko jest to. Okulary którego z Państwa jest? Chwyciłam te dzieci i mówię, żeby im gdzieś ręki nie przytrzasnęło nogi. I wtedy zobaczyłam koleżankę, jak leży w ciąży i dopiero ktoś tam ją podnosił. W wypadku ucierpiały dzieci oraz kobieta w zaawansowanej ciąży. Syn leciał głową między te deski, tyle pamiętam. Utknęła mu rączka. Córkę przycisnęła jedna z ławek. No niestety nie umiała się wydostać. Próbowaliśmy ją tam na siłę wyszarpywać. Myślałam, że ma zmiażdżoną tą nogę. No strach był, bo to wszystko runęło. Ból był niesamowity. Ludzie krzyczeli? Krzyczeli. Jeszcze inni panowie wyciągali inną dziewczynkę, nogę spod desek widziałem, jakby deska jej poleciała na nogę. Zrobiła się ogólna panika, ludzie zaczęli wychodzić, krzyczeć, no każdy gdzieś ratować kogoś, podnosić. A pani z obsługi, nie wiem, czy to była właścicielka, czy to był ktoś, wzięła mikrofon i powiedzieć, żeby nie wywoływać niepotrzebnej paniki, bo tak naprawdę nic się nie stało. Zanim na miejsce dotarło pogotowie, pierwszej pomocy rannym udzieliła straż. Wszystkie praktycznie osoby poszkodowane były to osoby nieletnie. Pierwsza pomoc polegała na zaopatrzeniu ran oraz usztywnieniu kończyny górnej u jednej z osób poszkodowanych. Jakie obrażenia miał synek? Potuczony i obdarty lewe przedramię i tutaj takiego wielkiego śniaka. Ja zadzwoniłam po męża, bo wystraszyłam się. Wiadomo, chciałam jechać w własnym zakresie do szpitala. Czy synkowi coś się stało? Tak, bardzo płakał, że boli go ręka, bo ta ręka utknęła mu między trybunami. Między deskami. Na szczęście pani nie ucierpiała. Nie. Na szczęście. Na szczęście. Mhm. No, mogłoby to się skończyć. Tym bardziej, że w karetce nie czułam ruchów dziecka, także... Bardzo się bałam. Co było przyczyną wypadku? Dlaczego właściciel cyrku nie przygotował obiektu na bezpieczne przyjęcie gości? Grupę cyrkową przygotowującą się do występu odnaleźliśmy w pobliskim Nowym Korczynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My jesteśmy dziennikarzami, chcieliśmy rozmawiać z właścicielem cyrku. Słucham. Pani jest współwłaścicielką. O co chodzi? Możemy chwilę porozmawiać? Zależy na jaki temat. Chciałam porozmawiać na temat tego wypadku, który ostatnio się zdarzył i bezpieczeństwa, jakie państwo zapewniają. Mam nadzieję, że pan nie nagrywa teraz, nie? Tak, obojętnie mamy potraktować ten wypadek. Czego nauczył państwa ten wypadek? Dobrze, dziękuję. Czy możemy porozmawiać z pracownikami? Nie.